Obecność wybitnych wokalistów daje nam niewątpliwie ogromne możliwości do dalszego rozwoju w postaci właśnie nowych projektów wokalno-instrumentalnych. Niestety ku naszemu niezadowoleniu i zdziwieniu w dalszym ciągu nie możemy otworzyć klasy wokalno-aktorskiej. Mamy tutaj zajęcia z emisji, natomiast tej klasy w dalszym ciągu nie ma. A przecież nasi uczniowie zdobywają ogrom nagród, naprawdę ogrom, na konkursach wokalnych. Z sukcesem zdają do szkół muzycznych drugiego stopnia, a także, co jest naszą naprawdę ogromną dumą, dostają się na akademie muzyczne, na wydziały wokalne. Dzisiejszy koncert nie mógłby się zatem odbyć bez naszych wspaniałych wokalistów, naszych pedagogów. Zapraszam zatem na nostalgiczną część naszego koncertu, wypełnioną utworami największych mistrzów muzyki polskiej, ikony muzyki popularnej, Marka Grechuty i Ireny Santor. Naszą festiwalową część w Lusławicach rozpocznie dla Państwa Magda Niedbała-Solarz i Sandra Stępek, które wykonają utwór Już nie ma dzikich plaż w aranżacji Łukasza Romańskiego. Przed Państwem Magda Niedbała-Solarz i Sandra Stępek. Zapraszam. Thank you.
Państwo, jeszcze raz korzystając z okazji, chciałam tylko przypomnieć o polubieniu naszego profilu na Facebooku. Ale dlaczego? Bo naprawdę tam dzieją się bardzo wartościowe rzeczy, rzeczy, które można obserwować i mogą być naprawdę inspiracją dla niektórych młodych uczniów. A muszę przyznać, że ostatni post dotyczący naszej absolwentki z klasy wokalu, która na ocenę celującą wyśpiewała sobie dyplom na Akademii Muzycznej w Krakowie, był dowodem na to, że naprawdę warto iść za swoimi marzeniami. Warto też wspierać tych młodych artystów, młodych muzyków w ich pasjach. Czasami nawet pomimo trudności czy chwilowego zwątpienia nie można się poddawać. A historie naszych absolwentów mogą być właśnie inspiracją dla tych młodych ludzi, którzy tutaj siedzą. A już teraz zapraszam do wysłuchania piosenki Śpi, bajki, śni w wykonaniu pedagog naszej szkoły, wokalistki Eweliny Szygińskiej oraz uczennicy Gabrieli Buzik. Aranżacji utworu dokonał Maciej Pierzchała. Przed Państwem Ewelina Szybilska i Gabriela Buzik. Thank you.
Ewelina Szybińska i Gabriela Kuźnik. Ogromne brawa. Szanowni Państwo, projekty, które realizujemy, to oczywiście ogromna praca uczniów, rodziców i nauczycieli, ale także przychylność i nieocenione wsparcie ze strony bardziej doświadczonych instytucji kultury. Dziękujemy, że możemy współpracować z Europejskim Centrum Muzyki w Sławicach, z Dworem Ignacego Jana Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, czy z Filharmonią Krakowską. Do grona naszych partnerów dołączyła też Petit Nice Symphonic z Francji. A projekt, którego jesteśmy w realizacji, projekt jest finansowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w ramach Polsko-Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa Edukacji i Nauki, a także ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Polsko-Ukraińskiej Wymiany Młodzieży 2023. Te wszystkie projekty to też praca pedagogów, aranżerów i kompozytorów, którzy pracują w naszej szkole. Już teraz zapraszam do wysłuchania kompozycji Macieja Muszyńskiego pod tytułem Samsara. Zespół w składzie Maciej Muszyński, Maciej Pierzchała, Eugeniusz Maksymczuk, gościnnie w progach naszej szkoły, Łukasz Romański, Krzysztof Kipała i Jan Gąsawski. Zapraszam Państwa, kompozycja Macieja Muszyńskiego, Samsara.
Drodzy Państwo, a już teraz na tej scenie słyszą Państwo, jak może zabrzmieć połączenie klasycznego brzmienia instrumentów smyczkowych wraz z kombo jazzowym. Dla naszych instrumentalistów jest to naprawdę niezwykłe doświadczenie, ale w naszej szkole takich innowacji nie brakuje. Już teraz zapraszamy na przesłuchania do kolejnego sezonu Wrocław Małopolska, czyli międzyszkolnej regionalnej orkiestry symfonicznej, które odbędą się 26 czerwca w Kąśnej Dolnej. Dla zakwalifikowanych przygotowaliśmy wakacyjne warsztaty w Kąśnej Dolnej oraz jesienne warsztaty z Joanną Ślusarczyk i Nikt Os. Orkiestrę czeka także nie lada wyzwanie, bo już 25 października na zaproszenie rektora Akademii Muzycznej w Katowicach orkiestra wykona w sali koncertowej Akademii ponadgodzinny koncert. Również Państwa na ten koncert już teraz zapraszamy. Myślę, że to będzie dla całej naszej społeczności szkolnej ogromne wydarzenie. Na scenę wkroczyli już ci młodzi instrumentaliści. Wykonają dla Państwa wspólnie utwór Uwerdziura Macieja Muszyńskiego. A cały zespół poprowadzi dr Waldemar Gron. Zapraszam, Uwerdziura Maciej Muszyński.
ja zapraszam już do wysłuchania kolejnego utworu, a tym razem wspólnie z Big Bandem utwór Czerwona Ruta zaśpiewa chór Gloria z Lwowa. Czerwona Ruta to piosenka napisana przez Wołodymira Iwasiuka w 1968 roku, jedna z najbardziej popularnych piosenek ukraińskich. Czerwona Ruta jest powiązana z ukraińskim popularnym świętem, które w polskiej kulturze będzie miało odnośnik Nocy Świętojańskiej. Według powiadań Czerwona Ruta dotychczas istnieje tylko w Karpatach. Ruta, żółty kwiat, który tylko na kilka minut w nocy na Iwana Michała staje się czerwony. Dziewczyna, która go znajdzie i zerwie, będzie szczęśliwa miłości. Widzę, że wszystko gotowe, zatem przed Państwem chór Gloria z Lwowa, Big Band i zespół smyczkowy. Dyryguje Waldemar Groń i Bartosz Dąbrowski.
jest, myślę, bardzo zróżnicowany. Wracamy zatem do festiwalowego klimatu. Jedną z najsłynniejszych piosenek festiwalowych z 1980 roku jest piosenka Lubię wracać tam, gdzie byłem, Zbigniewa Wodeckiego. Historia powstania tego utworu wiąże się z miłością artysty do swojej wybranki, Krystyny Wodeckiej, dla której muzyk stworzył słynną piosenkę. Tekst napisał Wojciech Młynarski, który odwiedził młode małżeństwo w ich mieszkaniu przy ulicy Kapucyńskiej w Krakowie i zachwycił się tym, co tam zobaczył. Uwagę Młynarskiego zwróciły kwiaty, a w szczególności róże, o których napisał słynne słowa: lubię wracać tam, gdzie byłem już, pod ten balkon pełen pnących róż. W tekście pojawi się również dziewczyna z warkoczami i chłopak ze skrzypcami. Oczywiście jest mowa o Zbigniewie i Krystynie Wodeckiej. Jak wspomina Kasia Wodecka, córka Zbigniewa i Krystyny, ta piosenka jest częścią historii moich rodziców i ich legendarnej miłości od pierwszego wejrzenia, kiedy w piwnicy pod Baranami pękła struna, bo tato zobaczył mamę, a ona już wiedziała, jak cudowny, zdolny jest ten chłopak. Za to już teraz mogą się Państwo przekonać, jak zdolny jest nasz pedagog Stanisław Duda, który wykona dla Państwa tę piosenkę w aranżacji Łukasza Romańskiego. Przed Państwem Stanisław Duda. Thank you.
Państwo przez ostatnie dwa tygodnie podczas egzaminów wstępnych do naszej szkoły usłyszeliśmy naprawdę bardzo wielu, prawie 250 obiecujących kandydatów do szkoły, do Domosławic i oczywiście do naszych firm. Cieszymy się, że nasza rekrutacja przebiegła w tym roku z tak wyjątkowo wysoką, najwyższą od 9 lat liczbą zgłoszeń. A od poniedziałku ogłaszamy rekrutację uzupełniającą, ale jedynie na te kierunki, te instrumenty, na które w danej chwili mamy jeszcze miejsca i zapotrzebowanie, a jest to na przykład wiolonczela piękna, czy buzon, bo tutaj też mieliśmy okazję usłyszeć. Pan Krzysztof odpowiada saksofon. Wydaje mi się, że saksofon już mamy dużo, no ale dobrze, niech będzie także saksofon. Ale właśnie, chciałam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo tutaj mam zapisane od pana dyrektora, że szukamy jeszcze chętnego na kontrabas. Także jakbyście państwo gdzieś tam słyszeli, czy ktoś by chciał, bardzo serdecznie taką osobę tutaj u nas ugościmy. A muszę państwu powiedzieć, że ku naszemu zdziwieniu najbardziej popularną piosenką podczas przesłuchań była piosenka Na wyspach Bergamotach z filmu Akademia pana Kleksa. No naprawdę nie spodziewaliśmy się tego, ale ta melodia dała nam pomysł na kolejny punkt dzisiejszego programu, bo teraz zabrzmi jedna z najpopularniejszych piosenek ze ścieżki dźwiękowej do filmu o panu Kleksie, piosenka Meluzyna. I drodzy państwo, nadal mimo upływu lat jest hitem pożądanym przez publiczność na koncertach oczywiście Małgorzaty Ostrowskiej. A na naszym koncercie wykona ją zespół wokalny Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Domosławicach. Są to uczniowie instrumentaliści, którzy uczęszczają na zajęcia wokalne i emisji głosów naszej szkoły. Zespół w składzie Gabriela Guzik, Sara Stępek, Anna Czarnecka, Zuzanna Dulian, Aleksandra Stężowska, Emilia Sowa, Weronika Osada, Karol Kogut, Wioletta Kuboń, Nikola Migoń, Anna Malisz. Szanowni państwo, zapraszam, piosenka Meluzyna.
zwróciliście uwagę, jak wszystko było dopracowane idealnie. Nawet ukłon był dopracowany, to też jest bardzo ważne. Jeszcze raz ogromne brawa. Drodzy Państwo, a przed nami wielki finał, czyli ostatni utwór dzisiejszego koncertu. Na zakończenie wielka dawka brzmienia i młodzieńczej energii. I gwarantuję, że po tym utworze emocje naprawdę będą już tak duże, zbyt duże, żeby przekazywać jeszcze jakiekolwiek informacje, bo to będzie, jak to tutaj słyszałam za kulisami, to będzie po prostu mega. Zatem w tym momencie pragnę Państwa już zaprosić na zakończenie roku szkolnego do Centrum Kultury w Dębnie o godzinie 18, a po części oficjalnej odbędzie się koncert, ale zupełnie inne brzmienia, zupełnie inna muzyka, także również zapraszam serdecznie. Natomiast 14 października zapraszamy na uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Muzycznej w Domu Sławicach. Wszystkie wydarzenia, oczywiście bieżące informacje zamieszczamy na naszym profilu na Facebooku, dlatego jeszcze raz bardzo serdecznie zachęcam do polubienia naszego profilu. Wszystko gotowe, zatem przed Państwem finał dzisiejszego koncertu. Big Band Szkoły Muzycznej, zespół smyczkowy i kombo jazzowe w utworze klasik w aranżacji Bartosza Dąbrowskiego. Całością zadyryguje Waldemar Groń i Bartosz Dąbrowski. Thank you.
Że byliście Państwo dzisiaj z nami na tym koncercie. Mamy nadzieję, że było warto przyjść i z nami spędzić te 2 godziny. Także bardzo Państwu serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne wydarzenia w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Domosławicach. A koncert dla Państwa prowadziła niezastąpiona, niezawodna, przemiła Joanna Kliś-Dąbrowska.